Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. I dzisiaj, jak widzicie, już kiszonka się tutaj ładnie fermentuje. I ja was teraz zapraszam na króciutkie przyspieszenie, jak ja to wszystko ubijałem, bo naprawdę tutaj było sporo tego ubijania wszystkiego i tak dalej. Jak ja to zrobiłem, jak było ubijane, was teraz zapraszam na przyspieszone tempo. Niektóre tylko fragmenty z tego są tylko w tym filmiku będą. Dobra, więc widzieliście, jak to tam zeszło wszystko. Już aktualnie teraz mamy 80% fermentacji kiszonki i nie mogę się doczekać, aż w końcu będzie te 100% fermentowana kiszonka, bo aż dużo tego wyszło z 1 milion 1
1 milion ton, o, ponad 1 milion ton wyszło. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Fajnie też, że kiszonka się przykrywa tutaj, gdzie mamy tą kiszonkę. Uwaga, uwaga! Otworzy się zaraz. Dobra, my musimy otworzyć. 3, 2, 1. Uuu, ty, otwieramy kawałek tylko. Ty, fajne. A tam dalej nie mogę otworzyć? Czy ona sama się będzie otwierać? Ty, dziwne. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ale to trzeba najpierw ten o. Zamontować ten wózek. Od razu tutaj będzie króciutki poradnik, jak to zamontować. Znaczy, sposób na szybką sprzedaż kiszonki. Więc musimy kupić trzy różne pasy. Jeden do zbierania tej kiszonki, który ją będzie podbierał. Zaraz. Którą stronę mam zakręcać? O, w tą. Dobra. Okej. Muszę ładnie to równo ustawić, żeby mi to pykło. Dobra, tu jest gotowy. Kolejny pas, ten łamany. Chcę ten łamany. To chyba ten, dobra. A tu? Jak nie mogę ruszać? A, nie do tego wsiadłem, właśnie tak mówię, coś mi tu nie gra. Do tego. O, teraz mi coś gra. Teraz tak ładnie tu złączyć musimy. Nawet mogę wydłużyć. O, jeszcze. Podczepiamy. I patrzcie, pierwsze zbiory z kiszonki będą. Uwaga, uwaga, uwaga. I będzie zaraz kasa lecieć z kiszonki. Leci kasa! No i bing, znaczy się fajnie, fajnie, że już kasa jest. O, odkrywa się powoli. Fajnie nawet. Ale tu wsysa to, nawet szybko to leci. O, patrzcie, ile mamy tej kiszonki. Jak tak liczyłem, to wyjdzie, że będziemy mieli 400 tysięcy. Nie wiem, czy dobrze to policzyłem, ale chyba się nie mylę. Ten trend. Po ile w ogóle jest kiszonka? To chyba jest kiszonka. Nie wiem, jak w ogóle kiszonka wygląda. Muszę wejść do tego. Aha, nie widzę, jak to wygląda. Patrzcie, jak dług się spłaca szybko. Dobra. Ja może tak trochę mniej będę dzisiaj tak ładnie myszką obsługiwał, ale niestety kierownicę już mam przyszykowaną pod konwój. Tylko jak coś nie zapomniałem, jak to się podnosiło w farmingu? Jak to działało? O, dobra. Jest dobra, latam. Udało mi się przylecieć wyżej. Ładnie muszę zdjęcie zrobić, jak kiszonka się sprzedaje. Chyba J się spuszczało, oj za mocno. O, idealnie. Piękne będzie zdjęcie. Dobra, i mamy zdjęcie. Spadamy na ziemię. Nie, jeszcze raz źle zrobiłem. Dobra, i teraz mogę to zrobić. Okej, ładnie, pięknie. I teraz co? To się będzie sprzedawać. Przydałoby się tylko jakoś tak fajnie to przysunąć bliżej. Chociaż ten pozbiera, wiadomo, że pozbiera ładnie to. Kiszonkę i tak zbierze, ale żeby. Co jest? Serio? Na ziemię chcę. Jestem na ziemi. O, dobra. Chyba będę dobrze chodził normalnie. Dobra, gdzie mam ten do przenoszenia tego?
Ale wsteczny ma wolny ten ciągnik, naprawdę bardzo wolny. Ale nawet jak te 400 tysięcy zarobimy, to i tak będzie ładnie. Widzieliście, jak ja fajnie się bawiłem tutaj, żeby to ładnie tutaj wszystko było. Obym tylko wjechał tu. Chyba wjadę spokojnie. Gotową kiszonkę przesuwam. Nie gotową, znaczy się tą jeszcze. O, ładnie. Bo widzę, że to już nie łapie nam. Aha. Ciekawe. Ja muszę jakoś to przepchać ładnie, żeby tam weszło. Będzie problem tutaj. Aha, ciągnik mi jeszcze zablokował się. O, jedź, 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 jedź. O, dobra. No jedź! Jacie, jaka tu zabawa będzie z tą sprzedażą kiszonki. Widzę jednak, że możliwości nie ma tym czymś spychać. Jak na razie nie widzę możliwości spychania tym cudem. W ogóle jak ta szybka kiszonka? No. Nie jest za szybka. Za szybka sprzedaż to nie jest. Dobra. Ja cię nie. Co ja zrobiłem? Teraz będę chodził wyżej. Ja chcę na ziemi być. Dobra. Ja tutaj tak blisko to przyczepiłem tutaj, żeby w przyszłości. Znowu. Ja cię. Żeby w przyszłości tutaj. Jeszcze kolejny dostawić takie coś, żeby szybciej mi się kiszonka sprzedawała i tu kolejny. Może jakoś to zrobimy, ale te systemy pasów, co tutaj są, one nam wystarczą. Uda nam się tam do tyłu ładnie to przejechać. Nawet mógłbym. O, dobra, nie. Jeszcze nie. Musiałbym odczepić tamten. Odczepić musiałbym ten i cofnąć to. Ale jeszcze łapię, to jest dobrze. Bo to zasięg ma nawet daleki. To wsysanie tego. Jest tu gdzieś przerwi? Wyładowywanie? Patrzcie, sypie się jeszcze. Jak go zatrzymać? Dobra, już nie sypie. Okej, ładnie. O to chodziło. O to mi też chodziło tu, żeby ładnie to ułożyć. Co się dzieje? Ej! Ej, spokój, spokój, tu pasy. Spokojnie. Przychód z biogazowni, 25 tysięcy już zarobiliśmy. Nie, wykrzywiajcie się. A, dobra, tak musi iść. Muszę odczepić się. O, tu musimy to zrobić jakimś lepszym sposobem, bo widzę, że to spychanie będzie złe. Serio. Dobra, zatrzymało się. Nie no, ale jednak musimy odczepić. Muszę wyrównać ten pas.
Musimy mieć go równego. O, właśnie. O to tu chodzi. I bo tutaj sterowanie jest tym pasem bardzo dziwne. W inną stronę mi tu kręci niż ja chcę. O, dobra, poszło. I tylko żeby przyczepić go teraz, muszę do tego wejść tu. O, złapało się, do tego wejść. O. Nie, dobra. Te nogi muszą być tak. Zaraz, bo tu mamy sterowanie drugiego, a ja chcę pierwszego. Dobra, drugie. Nie no, bardziej nie mogę opuścić. Ty patrzcie, nie wystarcza, nie łapie. A, bo jak się podczepiło, to mi się znowu wykrzywiło. Taka to zabawa. Aj, nie tym chcę sterować. Chociaż w sumie może też tym. Ale to później, już się pobawię też tu ze sprzedażą tej kiszonki. Bo tak, o dobra. Czyli będę musiał coś takiego zrobić. O właśnie, no ej! No te pasy mnie wkurzają! O, coś takiego, coś takiego. A, to teraz się tutaj nie wsypuje. Mówię wam, tutaj z tymi pasami to naprawdę taka zabawa. O, nie wiem, w którą kręcić. No ja cię W wciskam. Muszę tak ojechać. O. No, wczep się. Dobra. Na razie tak zrobię. Później se wydłużę tamtego, co już sypuje. Tą całą kiszonkę. O, syp się, dobra. Dobra, kiszonka już się sypie. Fajnie właśnie byłoby spychać to. No tylko, że on się blokuje. Bardzo słaby mamy ciągnik. Więc pierwsze to zarobi ta kiszonka, musimy kupić ciągnik Valtre. Ale trochę tu sprzedaży zejdzie, tak jak mówiłem w którymś tam z odcinków. Że żeby to wszystko jeszcze sprzedać, to też kłopot. Też trzeba się namęczyć, żeby to ładnie sprzedać jakoś. Nie wiem, jak to będzie. Tamtego o na pewno wydłużę jeszcze i na pewno jakoś tutaj ładnie sobie ustawię to, że gdzieś tak do połowy tego silosa, gdzieś dotąd na pewno se sprzedamy. A później będziemy musieli, mi się wydaje, spychać to wszystko. Tylko tutaj to mi się nie chce, ta kiszonka, otworzyć. Nie wiem, jaki tu jest problem. No, ej, no. I blokuje mi się jeszcze ten ciągnik. Takie słabe zrobili tutaj. No mówię, że w tym farmingu kiszonkę to popsuli. Bardzo ostro popsuli, bo patrzcie, tyle czasu co ja straciłem tutaj, jeszcze się blokują wszystkie ciągniki. O, dobra. No i znowu się zablokowałem. Jacie, to jest naprawdę wkurzające, że wyrównać się tego nie da. No i znowu w tą dziurę upadłem.
Jedź. Jedź, 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 dobrze. Jedź, jedziesz. Ciągnik, jedź. O, i się zablokował. Bo już ściąga, znaczy już jest problem z tym, bo właśnie, o. Zaczepia się ten i od razu zbiera tą kiszonkę do popychania. To żeby ją przepchał. O, a to taki złom mamy z tego ciągnika, że upchać nic się nie da. O, ja cię. No i znowu się zablokował. No widzicie, właśnie takie są problemy z tą kiszonką. Dobra, więc dzisiaj już tutaj w odcinku nic więcej nie zrobiliśmy, bo bawiłem się trochę z tymi pasami. I widzicie, 17 minut, żeby ustawić nawet pasy. Tak szybko czas minął. Ale, znaczy, no szybko minął, a ile czasu zleciało? Przecież te wszystkie pasy ładnie tu ułożyć, to też zajmuje czasu. I to sporo. Bardzo sporo. Ale zapchać da się ten do sypu, patrzcie. Co chwilę przyrasta, spada, przyrasta, spada, przyrasta, ale w końcu przyrasta. I za jakiś czas będę musiał przyspieszyć czas, żeby właśnie nie zapchał się ten. Nie wiem, no to sprzedawanie trochę zajmie. Trochę zajmie. Troszeczkę tylko. Dobra, tym złomem muszę wyjechać. Zablokował się. Serio, patrzcie. Wiszę. Wiszę normalnie. O, ja cię. Nie no, trzeba będzie w końcu tutaj dojechać i zsypać, i wtedy na pewno spadnie ciągnik. Oj, zabawy to będzie. Dobra, więc ja już będę kończył taki bardziej krótszy odcinek. Oj, tu mogę zebrać jeszcze owcom trawkę. Bo nabrudziły, że aż za brudno. Dobra, o tu mogę włączyć pracownika, żeby pszenicę siał, bo już u krów nam zabrakło. No i to wszystko byłoby. Tutaj kiszonka się sprzedaje. Ja wam dziękuję za oglądanie. W końcu udało się nam jakoś zarobić. Może zarobimy, ale z moich obliczeń wychodzi, że 400 tysięcy zarobimy. Zanim to sprzedam, minie gdzieś tak z godzinka też myślę. Dobra, więc nie przedłużam już. Dziękuję za oglądanie odcineczka. Wbijajcie na kolejne i piszcie też, co mogę zrobić na farmie, co na przykład kupić za te pieniądze, co tutaj z kiszonki będą. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. No i do zobaczenia.